Wydaje mi się, że spirala płacowa faktycznie wygasa w ostatnich czasach i widać to po tym, że wzrost płac, takim w ujęciu rok do roku, od kwietnia, gdy osiągnął szczyt, z miesiąca na miesiąc spowalnia. Nie jest to duże spowolnienie. W kwietniu było to 14% rok do roku, w maju 13,5%, w czerwcu 13%, więc nie spodziewam się też, że ta dynamika będzie jakoś dramatycznie spowalniać w kolejnych miesiącach, ale tak stopniowo powinna faktycznie schodzić w kierunku 10%, które powinno osiągnąć gdzieś pod koniec roku. I sugerowałoby to faktycznie rozprzęganie się tego związku między wzrostem płac a inflacją. Do tej pory te dwie zmienne szły niejako w parze i można było przypuszczać, że wzrosty płac, które odczuwali przedsiębiorcy, natychmiast przynosili na konsumenta, tego swojego klienta końcowego, i to było takim głównym stymulatorem wzrostu inflacji bazowej w Polsce. Po ostatnich dwóch odczytach danych o płacach można mieć nadzieję, że ten mechanizm ulega zahamowaniu. Czy myślę, że pracownicy wciąż mają bardzo duże oczekiwania płacowe? Rosną ceny prawie wszystkiego i chcą otrzymać jakąś rekompensatę, taką właśnie inflacyjną, swoich pracodawców. I do tej pory pracodawcy nie bardzo mogli się temu przeciwstawiać, dlatego że wyniki przedsiębiorstw były relatywnie dobre. Do końca, w zasadzie pierwszego kwartału tego roku, firmy miały stosunkowo wysoką sprzedaż, przedsiębiorstwa przemysłowe wysoką produkcję. Nie było widać dużych problemów, nawet zaraz po rozpoczęciu wojny na Ukrainie. Natomiast teraz od 2 miesięcy faktycznie sytuacja się zmieniła. Spada produkcja, spada sprzedaż detaliczna, kuleją też nasze zdolności eksportowe, co nie jest dziwne, bo spada też popyt po prostu w Unii Europejskiej na polskie towary. Jesteśmy w trakcie kryzysu energetycznego w Unii Europejskiej. Nie wiadomo, w którą stronę ten kryzys będzie zmierzał, natomiast prawdopodobnie czeka nas spowolnienie, nawet recesja, nie tylko w Polsce, ale też w Unii Europejskiej. Firmy dostrzegają słabe perspektywy i spadek popytu i mocniej opierają się tym żądaniom płacowym pracowników. Więc myślę, że w najbliższych miesiącach będą podkreślać, że bezpieczeństwo zatrudnienia jest ważniejsze niż wzrost płac i pracownicy niestety będą musieli akceptować spadek tak naprawdę realnego wynagrodzenia, dlatego że wynagrodzenia będą rosły wolniej niż inflacja. Natomiast nie oznacza to, że gospodarstwa domowe odnotują spadek dochodu rozporządzalnego, dlatego że od tego miesiąca czeka nas obniżka podatków. Główna stopa PIT spadnie z 17 do 12%, choć równocześnie zlikwidowana zostanie ulga dla klasy średniej. Natomiast na jesieni emeryci dostaną 14 emerytury. Te dodatki węglowe, mniej zamożne gospodarstwa domowe, te, które korzystają z pieców węglowych, zamożniejsze gospodarstwa domowe będą mogły skorzystać z wakacji kredytowych. To czy oczywiście wszystkie gospodarstwa domowe będą mogły, mając te kredyty hipoteczne, będą mogły z takich wakacji skorzystać, ale wiadomo, że to głównie te zamożniejsze takie kredyty biorą. W związku z tym faktyczny wpływ na popyt konsumpcyjny, tego spadku realnych dochodów, prawdopodobnie nie odczujemy jakoś mocno. Chociaż widać, że też firmy mają, przepraszam, gospodarstwa domowe mają w tej chwili większą skłonność do oszczędzania. Widać to było po rekordowej sprzedaży obligacji detalicznych w czerwcu. Faktycznie polityka fiskalna w tej chwili, czyli te działania rządu zmierzające do tego, żeby złagodzić skutki inflacji, ona trochę utrudnia sprowadzenie inflacji do celu. To znaczy, im więcej ludzie dostają pieniędzy do wydawania, tym większy mają popyt, tym bardziej te ceny podtrzymują na wysokim poziomie. Więc prawdopodobnie będziemy z tego szczytu inflacyjnego, w którym gdzieś w tej chwili się znajdujemy, będziemy po prostu schodzić bardzo powoli. Co niestety oznacza, że wchodzimy w taki stagflacyjny okres polskiej gospodarki, gdy wzrost gospodarczy będzie bardzo szybko spadał, natomiast inflacja pozostanie stosunkowo wysoka. Natomiast widać też już pewne sygnały przesilenia na globalnych rynkach, dlatego że od kilku już miesięcy spadają ceny niektórych surowców, na przykład metali.
Ceny paliw też już przestały rosnąć, nawet odnotowały niewielkie spadki. Więc w tej chwili takim głównym czynnikiem ryzyka, jeżeli chodzi o inflację, jest wojna gazowa między Rosją a Unią Europejską i związane z tym skutki. Więc to jest ten główny powód do niepokoju. Natomiast wydaje się, że jeżeli chodzi o inflację, to najgorsze mamy już za sobą. Natomiast powrót do normalności może być faktycznie wydłużony. Najprawdopodobniej będzie.